Oddychaj, dasz radę. Biegniesz wzdłuż wybrzeża i niedługo pobijesz swój rekord. Kilka sekund później twój oddech staje się bardzo ciężki. To dziwne, przecież jesteś wyćwiczonym sportowcem. Zatrzymujesz się, by odpocząć i zauważasz grupę ludzi tłoczących się na plaży. Podchodzisz i zaczynasz się zastanawiać, czy to aby przypadkiem nie sen. Tysiące morskich stworzeń płynie do brzegu. Delfiny, rekiny, wieloryby, ryby. Nigdy wcześniej nie widziałeś ich z tak bliska. A woda jest przejrzysta, zupełnie przezroczysta. Na morzu pływają łodzie ratunkowe wyposażone w sprzęt badawczy. Na plaży pojawiło się kilka samochodów i wysiadają z nich jacyś ludzie, którzy wyglądają na urzędników. Pytasz jednego z nich, co się dzieje. On mówi ci, że w oceanie nagle skończył się tlen. Do morskiej wody dostaje się on na dwa sposoby. Z powietrza, które unosi się nad jej powierzchnią i w wyniku fotosyntezy. Trawa, drzewa i wszystkie rośliny pochłaniają dwutlenek węgla. Czyli to, co wydychamy, z pomocą energii słonecznej przemieniają go w tlen. Tak wygląda proces fotosyntezy. Oceany czerpią swoje zasoby tlenu z wodorostów, mikroorganizmów i planktonu, który unosi się w górnych warstwach wody. Uwalniają one ogromne ilości tego pierwiastka, co pozwala utrzymać podmorskie życie. Bez tlenu nie ma wodorostów, a bez nich nie ma tlenu. To samo napędzająca się katastrofa. To dlatego woda jest tak przejrzysta. Tysiące ryb płynie do brzegu, próbując wyłapać tlen, który pozostał na powierzchni. Plaże są zamknięte. Istny dom wariatów. Wypłynęły nawet potwory z oceanicznych głębin. Ogromne kałamarnice, żabnice i gigantyczne kraby. Dzięki przezroczystej wodzie dokładnie widać, co się tam dzieje. Miliony ryb miota się i pluska, powodując prawdziwy chaos. Ale nie tylko ryby mają kłopoty. Ponieważ ocean stracił tlen, musiał przystosować się do nowych warunków. Zaczął wciągać więcej powietrza z lądu i podkradać mu cenny pierwiastek. Dlatego tak niespodziewanie zabrakło ci tchu. Biegniesz do domu. Trzeba się pakować. Mieszkasz w mieście porośniętym skąpą roślinnością, a do tego twój dom leży tuż przy plaży. Czas przenieść się z dala od wody, może do jakiegoś miasta niedaleko lasów lub dżungli. Tam, gdzie jest tlen. Kiedy się pakujesz, słyszysz w telewizji, że tlen zniknął ze wszystkich oceanów i mórz. Pustynie stają się jeszcze bardziej pozbawione życia. Pustynia Namib leży nad Atlantykiem, który styka się także z Saharą. Te miejsca czerpią tlen z oceanicznej wody, ponieważ nie rosną tam praktycznie żadne rośliny, a w rozgrzanym powietrzu i tak jest jeszcze mniej tlenu. Potrójny problem. Nigdy nie sądziłeś, że zobaczysz w telewizji naukowców, którzy przemierzają pustynię z butlami tlenowymi. Wygląda na to, że tu nie jest tak źle. Wychodzisz na krótki spacer i nie odczuwasz jeszcze braku tlenu, ale coś dzieje się w całym mieście. Ludzie są zestresowani. Mnóstwo mieszkańców pakuje samochody i wyjeżdża. Na autostradzie utworzył się ogromny korek, więc i tak nieprędko będziesz mógł opuścić miasto. Nadchodzi noc. W tym czasie rośliny i drzewa przestają wytwarzać tlen, więc powietrze staje się jeszcze cięższe. Następnego ranka udaje ci się wyjechać. Przemierzasz lasy, pola, trawiaste wzgórza i w końcu możesz wziąć głęboki oddech. Ludzie opuszczają nadmorskie tereny nie tylko ze względu na małą ilość tlenu, ale ponieważ kurczą się zapasy żywności. Połowy ryb w zasadzie już się nie odbywają, co dla niektórych miast jest totalną katastrofą. Nadmorskie miejscowości pustoszeją i da się z nich wyjechać tylko samochodem. Nie możesz uciec łodzią, chyba że masz na pokładzie butle z tlenem. Oddaliłeś się od wybrzeża i dojechałeś do małego miasteczka. Znowu stajesz w okropnym korku. Takie miejscowości nie są w stanie pomieścić aż tylu ludzi. Ruch drogowy, zapasy żywności, szkoły, miejsca pracy. Trochę to potrwa, zanim małe miasteczka przystosują się do nowych warunków. Ceny gruntów spadają jak szalone. Możecie kupić domek z widokiem na morze za bezcen. Z kolei obszary rolne są teraz warte miliony złotych. Ludzie zaczynają inwestować we wszystko, co przyjazne dla środowiska. Poziom bezrobocia wzrasta, ale na szczęście ty masz trochę oszczędności. Ale nawet tu, wiele kilometrów od brzegu, odczuwasz brak tlenu. Poziom dwutlenku węgla wzrasta.
Przedtem oceaniczne rośliny i drobnoustroje przetwarzały dwutlenek węgla i zmieniały go w tlen, a teraz ten związek kumuluje się w atmosferze. Ludzie są coraz bardziej zmęczeni, czują się przygnębieni i zrzędliwi, a rośliny uwielbiają te ilości dwutlenku węgla, rosną coraz większe i produkują więcej tlenu. Ale ta wzmożona praca i tak nie wystarcza, by przywrócić równowagę na planecie. Domowe rośliny stały się bardzo drogie. Ludzie korzystają z nich, żeby łatwiej im się mieszkało. To świetnie działa. Kwiatki wyłapują dwutlenek węgla z powietrza i wypełniają pomieszczenia tlenem. Przez jakiś czas wydaje się, że ludzkość sobie poradzi, ale potem nadchodzi zima. Na ziemię dociera mniej słońca, a rośliny otrzymują za mało energii. Kwiatki w domu wysychają, a drzewa zrzucają liście. Pewnego dnia wybrałeś się na spacer i zauważasz, że ludzie dziwnie się zachowują. Poruszają się ospale, niektórzy stoją nieruchomo i patrzą w przestrzeń. Widzisz, że na przystanku stoi młoda dziewczyna, po chwili odchodzi i wraca, żeby ponownie odejść. Nie wie, co ma robić. Chwileczkę, a ty dokąd idziesz? Uświadamiasz sobie, że zapomniałeś, po co w ogóle wyszedłeś z domu. Brak tlenu wpływa na mózg, poważnie szkodzi pamięci i zdolności koncentracji. Bardzo trudne stało się myślenie i podejmowanie racjonalnych decyzji. Gdy tylko ludzie orientują się, co się dzieje, zaczynają się bać. A kiedy człowiek jest przestraszony, szybciej oddycha i teraz potrzeba jeszcze więcej tlenu. Boisz się wyjść na dwór. Wyglądasz przez okno i widzisz, że mnóstwo osób wpatruje się w domy po twojej stronie ulicy. Kompletnie zamgliło im umysł i nie pamiętają, gdzie mieszkają. Kilka kolejnych tygodni jest bardzo ciężkich, ale potem pojawia się rozwiązanie. Aby nauczyć się, jak kontrolować oddech, zużywać mniej tlenu, pokonać stany lękowe i stres, ludzie zaczęli poważnie interesować się technikami oddychania i medytacją. Teraz każdego dnia medytujesz przez 2 godziny, monitorujesz oddech i żyjesz obecną chwilą. Z czasem wchodzi ci to w krew. Nie odczuwasz już niepokoju z powodu braku tlenu. Teraz jesteś wdzięczny, że nadal jesteś w powietrzu i że w ogóle możesz oddychać. Kiedy dostatecznie dużo ludzi przystosowało się do nowej rzeczywistości, zaczęli zadawać sobie pytanie, dlaczego uciekaliśmy od problemów zamiast je rozwiązywać? I tak to się właśnie zaczęło. Ludzie wracają do swoich wielkich, pustych miast, rozbijają asfaltowe drogi i sadzą w ich miejsce drzewa i krzewy. Wszędzie pojawiają się ogrody, na dachach, na ścianach, na ulicach, w centrach handlowych. Dosłownie wszystko przechodzi zieloną metamorfozę. W miejscu zwykłych samochodów pojawiają się elektryczne, a większość szkodliwych dla środowiska fabryk zostaje zamknięta. Poziom dwutlenku węgla znacznie spada, ale to wciąż za mało. Naukowcy próbują nawet wpompować ciekły tlen do oceanów. I nagle znajdują rozwiązanie. Projektują i hodują nowy rodzaj fitoplanktonu i wodorostów, które mogą z powrotem zasilać oceaniczne wody w składniki odżywcze i ponownie uaktywnić cykl fotosyntezy. Ryby trafiają do specjalnych sztucznych stawów, żeby przyzwyczaiły się do mniejszej ilości tlenu, a kiedy się oswajają, wracają do morza. Ludzie przebudowują drogi, tylko tym razem nie zapominają o roślinach. Na każdej ulicy miasta znajdują się drzewa, zieleńce, wiszące ogrody i mnóstwo cienia. Rośliny nadal szybko rosną, ponieważ w powietrzu ciągle jest wysoki poziom dwutlenku węgla, ale ludzie nie próbują już tego kontrolować. Budynki porastają winorośle, kwiaty rosną coraz większe. Miasta stapiają się z otoczeniem, a lasy i dżungle zapewniają im dużo chłodnego, świeżego powietrza. Planeta robi się coraz bardziej zielona i ludzie też zaczynają się zmieniać. Spieszysz się? Teraz możesz wyjść z domu przez okno na piętrze i zejść po gałęzi. Niektóre firmy budują nawet na drzewach swoje siedziby. Powietrze w mieście jest czyste i pachnie tysiącami kwiatów. W oceanie też zaczyna rozwijać się życie. Pojawiają się nowe, nieznane gatunki zwierząt, które nie potrzebują już tlenu do życia.